Przed każdą zasiadką sprawdzam ilość ziaren, a przede wszystkim orzecha tygrysiego, kukurydzy oraz konopi. Następnie biorę się za przegląd przyponów. Sprawdzam ostrość haczyków oraz to, ile gotowych przyponów mam do dyspozycji. Zazwyczaj jest ich maksymalnie 10 sztuk. Siatki PVA to podstawa na każdej z moich zasiadek. W domu przygotowuję kilkanaście gotowych siateczek. Pierwszą warstwę wypełnienia najczęściej stanowi sypka zanęta, około 2 łyżeczki. Kolejną warstwę będzie stanowić pelet, miks peletów. Jego średnicę i frakcję uzależniam od pory roku i temperatury wody. Z racji, że mamy już jesień, frakcja peletu jest drobna, od 1 do około 8 mm. Przygotowanie takiej siatki PVA jest banalnie proste. Po napełnieniu tuby naszą mieszanką, całość ubijamy specjalnym ubijakiem, który znajduje się w zestawie. Następnie skręcamy PV-kę, po czym wykonujemy najprostszy z możliwych węzłów, a następnie odcinamy siateczkę. Niezwykle ważne, aby tak przygotowane siatki PVA przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, do którego nie przedostanie się wilgoć. Ja używam zwykłego wiaderka lub pojemnika. Pelet. Uzupełniam wiaderko, z którego wcześniej brałem pelet do PV-ek, tak aby mieć go odpowiedni zapas. Jak wiecie, siateczka PVA dosyć szybko się kończy, szczególnie podczas dużej ilości brań. Dlatego zawsze mam pod ręką dodatkowy zapas. W tym przypadku widzicie tubę o średnicy 32 mm z dodatkowym uzupełnieniem. Taka tupa pozwoli na punktowe nęcenie nieco większą frakcją, grubym peletem, całymi kulkami proteinowymi, pociętymi kulkami proteinowymi. Dodatkowo wystarczy do całkowitego zanęcenia łowiska, jeśli łowimy punktowo, z pominięciem dodatkowych ilości zanęty. Całość chowam do tuby i przechowuję w wiadrze. Siatkami przechowuję przypony. Bałagan, który wcześniej zrobiłem, sprzątam. Kulki przesypuję do wiadra. Zdecydowanie wygodniej jest nęcić kulkami, które znajdują się w wiaderku, niż przechowywać i przewozić je w szczelnie zamkniętym worku foliowym. Oczywiście przesypuję tylko te kulki, które wiem, że zużyję. Najczęściej jest to od 5 do 10 kg takich kuleczek. W tym przypadku pikantne kule Hot Damen. Kulki, których nie mam pewności, że użyję, a chcę mieć zapas, nie wyjmuję z foliowego opakowania. Echo sonda. Podstawa na każdej z moich zasiadek. Niezwykle ważne, aby przed udaniem się nad wodę naładować akumulator echosondy. Najlepiej mieć dwa takie akumulatory. W domu po naładowaniu akumulatora od razu podłączam go do echosondy, tak aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Sprawdzam, czy echosonda działa. Włączam, tak jak widzicie, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Echosonda działa, mogę ją schować. Ale wcześniej muszę włożyć ją do pokrowca. Praktycznie po każdej z zasiadek pokrowiec wymaga prania, a w moim przypadku przynajmniej suszenia. W macie przechowuję spodnio, buty, gumowce, podbierak oraz worki karpiowe. Jedzenie. Tak jak widzicie, brakuje tutaj zdrowej żywności, pieczywa. Jest to tak zwany zestaw na czarną godzinę, a dokładnie na krótkie, szybkie sesje, kiedy to nie mam czasu, aby pojechać na zakupy, nie mam pewności, czy będę jechał na zasiadkę, ale w razie potrzeby mogę wrzucić to do auta i udać się nad wodę. Tak jak widzicie, wszystkie rzeczy trzymam w jednym miejscu i w każdej chwili mogę jechać nad wodę. Cześć, witam Was tym razem w podwórkowej scenerii. Dostawałem bardzo dużo pytań odnośnie przyponów, odnośnie taktyki. Zazwyczaj na moich zasiadkach karpiowych nie chce mi się tego nakrywać. Skupiam się na łowieniu, na obserwacji wody. W tym tygodniu odpuściłem wyjazdy. Były duże zawirowania w pogodzie, też nie miałem za bardzo czasu. I postanowiłem, że przygotuję dla Was taki techniczny materiał. I w pierwszej części tego materiału omówimy przypony, zestawy końcowe odłożymy na później, ale omówię przypony, te, których najczęściej używam. W dalszej kolejności omówimy stawianie zestawu z pontonu, czym się sugeruję, wybierając miejsce, czego używam do sondowania. Omówimy markery i być może na koniec zrobię Wam kilka wstawek, kilka takich ciekawych karpiowych historii, które mnie spotkały no blisko 20 lat temu, czyli podczas moich początków karpiowania. Zapraszam na film i zaczynamy od przyponów. Praktycznie każdy z nas, z karpiarzy, ma swój ulubiony przypon. No i w moim przypadku jest to standardowy blowback rig, którego wykonuję w zależności od pory roku oraz temperatury wody, aktywności ryb, wielkości przynęty. Na haczyku numer 2 lub numer 4 wykorzystuję standardowe metalowe kółeczko, które umieszczam na włosie, po czym dowiązuję włos i cały przypon.
tradycyjnym węzłem bez węzła do haczyka. Plecionka, której używam, jest to najczęściej Jelly Wire 35 LB w miękkiej otulinie. Końcówkę otuliny, która znajduje się w bezpośredniej odległości od haka, ściągam, aby stworzyć taki bardziej miękki przegub. Długość włosa, to jest dosyć ciekawe pytanie. Długość włosa uzależniam od wielu czynników. Jednym z nich jest przede wszystkim aktywność drobnicy. Jeśli jest dużo leszcza, dużo karasia, białorybu, staram się, aby włos był długi, około 3, nawet 4 cm. Najczęściej do takiego dłuższego włosa używam pojedynczej kulki tonącej od 18 do 24 mm. Jeśli dno jest muliste, miękkie, staram się zbalansować tą przynętę pop-upem. Sięgam po popki od 10 do 15 mm. I to jest bardzo prosty zestaw, który praktycznie na każdym z moich kijów wędruje przynajmniej na jednej wędce. Idealny na żwirownie, idealny na takie proste stawy, na jeziora. Oczywiście, jeśli chodzi o łowienie amurów, też dostawałem pytania, jakie przypony na amura. O dziwo, nie odbiegają one zupełnie od tych na karpie, jedynie skracam długość włosa do około kilku milimetrów od łuku kolankowego haczyka. Powiem szczerze, że na amura są zupełnie inne zestawy, których większość karpiarzy używa. Jednak ja się przekonałem do blowback riga po tym, jak w tym sezonie miałem dosłownie jedną spinkę amura i to przy brzegu, przy bardzo siłowym holu, bo chciał mi wejść pod pomost. Tak to nie zaliczyłem żadnej spinki, dlatego bardzo przekonałem się do blowback riga nawet na amura. Jedyna różnica, bardzo krótka długość włosa, włos jest króciutki. Haczyk w większości przypadków na amura jest to numer 2, do tego ciężarek od 170 w górę, aby ryba się pewnie zacięła. No i tak jak mówię, praktycznie zero spinek. Jeśli chodzi o przynęty na amura, zmniejszam je. Są to w większości kulki od 16, czasem 18 mm, czasem 14 i połówka popka, czasem 16 i połówka popka, z tym, że pop-upy są w granicy 10 mm, czasem daję ziarno kukurydzy i takiego pop-upa, czasem ziarno orzecha i połowę takiego pop-upa. I wielkość, rozmiar przynęty uzależniam od aktywności amurów, a przede wszystkim od ilości drobnicy, jaka znajduje się w łowisku. Często mamy problem z leszczem, z karasiem. Zdarzyło mi się, że stawiałem na te drobne przynęty. No i podczas łowienia na, powiedzmy, kuleczkę 14 i popka 10 łowiłem więcej leszczy niż amurów, także trzeba było tutaj zmienić. Aczkolwiek zdarzyło mi się mieć przyłów amura na zestaw karpiowy, na którym wisiała kulka 24, 3 cm włos i złowiłem amura około 20 kg. Także gdy one są w takim amoku, szale żerowania, nic nie jest w stanie im przeszkodzić. Wielkość przynęty, długość włosa, po prostu wciągają wszystko jak leci. Myślę, że o zestawach w dużym skrócie to będzie tyle. Gdy mamy już przygotowane zestawy, nadchodzi czas na ich zarzucenie lub na wywózkę. No i w tej części filmu omówię Wam, jak stawiam zestawy z pontonu. Oczywiście mam też łódkę zanętową, jednak sięgam po nią stosunkowo rzadko. Mam dużo większą pewność przy stawianiu zestawów z pontonu. Zaraz omówię Wam wszystkie plusy stawiania zestawu z pontonu, jak również minusy. Czyli zaczynamy. Jeśli chodzi o wywózkę na znaczne odległości, nie mając GPS-a w łódce zanętowej, ciężko jest trafić w ten sam punkt. Wywożąc z pontonu, możemy postawić marker, możemy wyplątać rybę z zaczepu, także tutaj jest ta przewaga. Kolejna rzecz jest to zasypanie i samo nęcenie. W przypadku nęcenia ze środka pływającego, czy to łodzi, czy z pontonu, możemy zrobić naprawdę szeroki obszar, zanęcić kilkanaście, nawet kilkadziesiąt metrów powierzchni, zrobić ścieżki do naszej miejscówki, wytypować nasze miejsca z użyciem wtycy do badania dna. Możemy sprawdzić, czy to dno jest bardzo muliste, czy są kamienie. Będzie to znacznie dokładniejsze niż w przypadku łódki zanętowej. Dodatkowo, jeśli wywożę zestaw z pontonu, używam echosondy. Mogę użyć kamery podwodnej, mogę obejrzeć dno łowiska, sprawdzić, czy jest roślinność, patyki. Tak jak wcześniej wspomniałem, zbadać dno sztycą i to jest niewątpliwy plus i tak naprawdę, gdy tylko jest możliwość użycia pontonu, zawsze po niego sięgam.
Być może w niektórych przypadkach ponton trochę straszy ryby, szczególnie w płytszych miejscach wiosłowanie lub sam silnik może je wypłoszyć z naszego obszaru łowiska, szczególnie tam, gdzie wędkarze przyzwyczaili karpie do wywózki modelem, mogą pontony być przez nie dosyć nieufnie odbierane. Aczkolwiek to jest taka teoria, bo wielokrotnie słyszałem, że nie używaj pontonu na tym łowisku, bo nic nie złowisz. Oczywiście robiłem po swojemu, wywoziłem pontonem, brania były nawet po kilkunastu minutach od wywózki, czyli ta ryba w ogóle się nie płoszyła. Także czy ta teoria jest słuszna, czy nie, myślę, że zależy na pewno od samej wody, na której się znajdujemy. No i gdy mamy już nasz ponton, musimy sprawdzić głębokość. Do sprawdzania głębokości za dawnych czasów używałem stukadełka ze sznurkiem. Na sznurku co metr był taki supełek z węzełkiem i w ten sposób sprawdzałem głębokość, dodatkowo stukiwałem dno. Była to dużo bardziej żmudna praca niż w dobie naszego nowoczesnego wędkarstwa, czyli z użyciem echosondy możemy zrobić szybko sondowanie dna. Kolejna rzecz, którą zabieram na ponton i na co zawsze zwracam uwagę, jest to twardość dna. Jest to szczególnie istotne na takich stawach, na płytszych jeziorach. Często zestawy stawiamy na twardym lub na miękkim, a najczęściej na pograniczu twardego i miękkiego. Na twardym dnie brania się zdarzają, aczkolwiek nie tak często, przynajmniej w moim przypadku, jak na granicy twardego z miękkim. Myślę, że większość osób, które to dno badają precyzyjnie, ma podobne odczucia. Płyniemy pontonem, znajdujemy kilka interesujących miejscówek. Jeśli są one dosyć daleko od brzegu, nie ma charakterystycznych punktów odniesienia, warto byłoby postawić marker lub bojkę, która oznacza nasze łowisko, nasz obszar, w którym zamierzamy postawić zestawy. No i w tym celu mamy dwie możliwości: postawić habojkę lub marker tyczkowy. Ja zaczynam od habojki, czyli pływam pontonem, mam na pontonie 3-4 habojki. No i gdy widzę, że jest interesujące miejsce, wrzucam tą habojkę, pływam pontonem dalej w tym obszarze, w którym ma być jeden z zestawów, wrzucam ewentualnie kolejną. No i wtedy zaczynam się zastanawiać, które miejsce wybrać. No i w docelowym miejscu, które z tych wcześniej wytypowanych wydaje się najbardziej interesujące, stawiam marker tyczkowy i w tym momencie mam już jedną miejscówkę oznaczoną. Kolejnymi miejscami postępuję analogicznie do tego pierwszego miejsca, czyli typuję kolejny miejscówki z pomocą habojek, a potem zmieniam je szybko na marker tyczkowy, który, jak doskonale wiecie, jest dużo lepszy, przede wszystkim głównie z tego powodu, że minimalizuje nam ryzyko wplątania się ryby, on się po prostu kładzie na wodzie. Do markerów tyczkowych możemy używać głowic LED, aczkolwiek ja ich nie używam, mam sam odblask, który moim zdaniem w zupełności wystarcza. Chyba że łowimy naprawdę na bardzo dużym zbiorniku, na znacznej odległości, to wtedy ta głowica, która nam daje światełko, może się przydać, ale na takie standardowe łowienie do 300 metrów bez problemu radzę sobie bez tych głowic. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz przy łowieniu z wywózki na znacznej odległości. Pamiętajmy, aby na pomoście postawić lampkę, czy głowicę, czy cokolwiek z czujnikiem zmierzchu najlepiej, tak aby po braniu, gdy wypłyniemy do ryby, czy wypłyniemy z zestawem, żebyśmy zawsze wrócili w miejsce naszego obozowiska. Podejrzewam, że niejednokrotnie Wam, podobnie jak mi, zdarzyło się wypłynąć po rybę, czy wypłynąć z zestawem, no i zapomnieć zostawić tego światła na brzegu. Mamy rybę w podbieraku lub stawiamy zestaw, no i niespodzianka, w które miejsce mamy wrócić, co jest szczególnie istotne podczas naprawdę takiej ciemnej nocy, gdy nie ma księżyca. Pamiętajmy o tym oświetleniu. Co jeszcze przy łowieniu z pontonu? Polecam sztywny podbierak, który jest znacznie wygodniejszy. Mało tego, podczas holu pośród roślinności, pośród grążeli, podbierzemy tą rybę znacznie pewniej i szybciej. Sztywny podbierak bierzemy tak, jest już praktycznie ryba w górze. W przypadku zwykłego podbieraka ta sztyca trochę się ugina, troszkę amortyzuje i podebranie ryby, zwłaszcza z kępą zielska lub pośród roślinności, jest znacznie udrutnione. Sztywną sztycą to zielsko po prostu przecinamy, przerywamy. Sztywną obręczą, nie sztycą. Podczas pływania pontonem pamiętajmy również o naszym bezpieczeństwie. Kamizelka ratunkowa obowiązkowo, jeśli są duże fale, jeśli jest niska temperatura wody. Myślę, że nawet jeśli umiecie świetnie pływać, jakiś skurcz i tak dalej. No, bezpieczeństwo na pontonie to podstawa.
musimy na to uważać, zwracać uwagę, szczególnie teraz jesienią, gdy są silne wiatry, gdy ta temperatura wody jest stosunkowo niska. Jeśli chodzi o sam ponton, którego ja używam, jest to Kolibri KM260 w tej chwili, wcześniej miałem Barka. Jest to ponton dosyć szybki w rozkładaniu, ze sztywną podłogą. Rozłożenie pontonu zajmuje mi od około 10 do 15 minut, w zależności jak bardzo się spieszę. No i tak jak Wam wspomniałem, no ponton daje nam niesamowitą przewagę w przypadku holu, w przypadku obszernego nęcenia, w przypadku usypywania ścieżek i w przypadku dokładnego, szczegółowego badania dna. Aczkolwiek jeśli mamy łódkę z GPS-em, wytypujemy sobie miejsce z pontonu, możemy wziąć łódkę na ponton, wprowadzić sobie punkt i później wozić modelem w ten punkt, co jest na pewno znacznie wygodniejsze, znacznie szybsze, aczkolwiek ja nie mam aż tak dobrej i nowoczesnej łódki, dlatego wywożę pontonem. Myślę, że w tym temacie wywózki omówiłem Wam wszystkie szczegóły. Z racji, że karpie staram się łowić przez dobrych kilkanaście lat, tych ciekawych historii karpiowych było naprawdę dużo. Oczywiście wszystkich teraz Wam nie opowiem, ale może ze dwie historie. Mieszkam w obrębie stawów w Halinowie. Jest to takie komercyjne łowisko znajdujące się niedaleko Warszawy. Są to proste stawy hodowlane. No i zaczynałem tutaj swoją przygodę. Były to lata 97-2000. W tamtym czasie była znikoma dostępność sprzętu. Jakieś kulki brało się dosłownie z półek. To co było, kulki trapera, jakieś inne twarde jak kamień, aby to przewiercić, założyć na włos. Czasem robiliśmy własne kulki z jakiejś mąki sojowej, kukurydzianej, z dodatkiem karmy dla psów, z dodatkiem alera. No i z takich ogólnodostępnych produktów ze sklepu spożywczego. No i na jedną z takich zasiadek, jeśli można to tak nazwać, na cały dzionek wyskoczyłem. Były jakieś karpie nieduże, miałem wtedy 11 lat. No i kolejne branie, holuję rybę. Wiedziałem, że tam jest jeden karp o wadze, on tak się wahał, 9,80, 9,90. No i te ponad 20 lat temu, prawie 25 lat temu, była to naprawdę ogromna ryba, jak na tamte czasy. Holowałem tego karpia, zobaczyłem, że to on. No i wtedy świętej pamięci dziadek mnie przywiózł na to łowisko maluchem. No i dzwonię do dziadka, żeby po mnie przyjechał, czy może zrobić to wcześniej, bo holuję rybę. Męczyłem się z tym karpiem dobre 20 minut. Zobaczyłem go, mało tego, że nie jest zapięty za mój haczyk, tylko miał czyjąś żyłkę urwaną, wplątał się jakimś cudem w mój zestaw. To już w ogóle była masakra. Łowiłem w obrębie przepustu takiego mnicha. Holowałem tą rybę, no myślę, że łącznie to z pół godziny zeszło, no i gdy dziadek już dojechał, karp się urwał z tą żyłką, byłem załamany przez długi czas, ale później odbiłem sobie i złowiłem tego karpika normalnie zapiętego za pysk, ale z racji, że używaliśmy aparatów kliszowych, te wszystkie wartościowe dla mnie w tej chwili zdjęcia zaginęły lub nie dało się ich wywołać. Tak jak sami wiecie, teraz mamy aparat, patrzymy, wyszło dobrze, ok, poprawiamy, robimy kolejne zdjęcie z telefonu, też robimy tak, z tej perspektywy, z takiej. Na wtedy mieliśmy klisze, 30 parę zdjęć, dawaliśmy koledze, zrób foty, kolega zrobił foty, patrzymy, głowa ucięta, ogon ucięty, nic się nie nadaje, no i nie mamy fajnej pamiątki, tak to było w tamtych czasach. Kolejna historia to myślę, że będzie miała na celu to, aby Wam zobrazować, jak ważne jest miejsce na jeziorze i własna intuicja. Pojechałem z rodzicami, wtedy to był chyba 2005 rocznik, na jezioro Unichowo. Było to po Piasecznie jedno z takich i po Wygoninie jedno z takich no, najlepszych topowych łowisk karpiowych w Polsce. Były tam rozgrywane regularnie zawody. Byłem tam pierwszy raz, nie wiedziałem gdzie usiąść, nie wiem czy tam były numery stanowisk czy nie. Siedliśmy w pobliżu takiej drogi, miałem wtedy też niespełna 18 lat, czasy dawne, sprzęt no taki średni, może już nie najgorszy, ale też nie najlepszy. Nie wiedziałem jak łowić, wytypowałem sobie miejscówki za pomocą sznurka i stukadełka przy nawisie drzew. No i o dziwo, pierwsza nocka chyba ze 3 brania, kolejna nocka, kolejne 3 brania albo 4. No i byłem tam na tydzień czasu, z każdej nocy miałem między 3 a 6 brań.
Ostatnia noc to już była w ogóle masakryczna, bo co wywózka to branie, ryby świetnie weszły w łowisko, wróciłem mega zadowolony, bo jak dla mnie była to najpoważniejsza woda wtedy, na jakiej łowiłem karpie, no bo tam na jakimś zalewie zegrzyńskim próbowałem i tak dalej, no ale to bez efektów, to była taka długa zasiadka, no i chyba w kolejnym roku postanowiliśmy znowu wyjechać na wakacje. W dzień, dodam wam, że w dzień się kompletnie nic nie działo, przynajmniej w tej części łowiska, na której my byliśmy. No i tak z perspektywy czasu i po dłuższej obserwacji domyśliłem się, że ta część wody, w której łowiłem, wcale nie była najlepsza. Po obejściu jeziora w koło znalazłem wiele bardziej ciekawych miejscówek. No i na tą kolejną zasiadkę w następnym roku wybrałem jedno z najlepszych miejsc. Już nie pamiętam, jak to się nazywało. Było takie oblegane miejsce, taka zatoczka, przeprawa łodzią. Postawiłem marker. Nie wiem, z czego ten marker był zrobiony, z jakiegoś drewna pewnie wbitego, bo to w tamtych czasach nic innego nie było. Miałem kulki wtedy Tandem Bitesa, chyba ze 20 czy 30 kilo tych najtańszych kulek kupiłem. Zasypałem miejscówkę z 5 kilo na początek, jak nie lepiej, szeroko z łodzi wywiozłem kije. Posiedzieliśmy parę godzin, był to wyjazd rodzinny, no i okazało się, że rodzinie nie odpowiada ten klimat. Mnóstwo komarów tam było, mnóstwo wilgoci, aby gdziekolwiek przejść, trzeba było iść przez wilgotne takie bagienko, przez tą dodatkową ilość pajęczyn, komarów, nikomu się to nie podobało. No i decyzja nie mogła być inna, że się przenosimy. Mi było bardzo szkoda, bo zanęciłem, tam był fajny, duży plat. No i siedliśmy na tym miejscu co wcześniej. Po dwóch dobach okazało się, że wędkarze siedli w tym miejscu, w którym ja siedziałem pierwotnie. No i połowili fajne karpie, powyżej 15 kilo. A ja przesiedziałem tydzień czasu na tym miejscu co wcześniej. No i przez tydzień czasu, ostatniego poranka, patrzę, że wędka jest lekko zgięta i wyciągnąłem karpia 7 kilo. I to dowodzi tego, że bardzo ważna jest ta nasza intuicja, przeczucie. Od początku wiedziałem, że to stanowisko, z którego zrezygnowałem, było dobre, a tylko potwierdzili to inni wędkarze, którzy tam siedli. Być może robili coś lepiej niż ja, nie mówię, że nie, ale ryba była ewidentnie tam. I to właśnie było bardzo ciekawe i to była bardzo ważna lekcja dla mnie, że ten komfort nad wodą jest być może ważny, ale nie aż tak ważny jak to nasze miejsce i ta nasza intuicja. Myślę, że w tym materiale to będzie tyle. Jeśli chcecie oglądać dalej filmy tego typu, czyli z poradami technicznymi, z historiami karpiowymi, dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia, myślę, że już nad wodą przy świetnych jesiennych karpiach. Cześć!